sprowadzał nad nasz kraj chmury z opadami deszczu. Już w tej chwili opady pojawiają się miejscami w rejonie Trójmiasta, Olsztyna, Bydgoszczy, Torunia. Także na Mazowszu pada. Pada także miejscami na krańcach południowych, czyli Kraków, Zakopane. Ale mamy też naprawdę dużo miejsc, w których pięknie świeci słońce. Tak jest w całej Polsce Zachodniej. W rejonie Łodzi, Kielc, na północnym wschodzie. Temperatura rośnie. Jeszcze chwilę temu mieliśmy zaledwie 9 stopni w Warszawie, w tej chwili 11, aczkolwiek dzisiaj nie ma mowy o upalnej, ciepłej pogodzie. Na to czekamy, choć na horyzoncie widać naprawdę wysokie wartości na termometrach w tej prognozie pogody długoterminowej, więc chyba jednak cieszymy się tą rzeźką pogodą w tych najbliższych dniach i opadami deszczu, bo jak wiemy, jest wciąż dość sucho. W tej chwili temperatura na północy od 12 do 16 stopni, w centrum do 10-11, na południu od 9 do 12 stopni. Ciśnienie 1003 hektopaskale. W drugiej części dnia więcej chmur nad Polską, przelotne opady deszczu, burze, które będą się pojawiać w centrum, na północnym wschodzie, w rejonie Trójmiasta, a także na Lubelszczyźnie. Bez opadów w drugiej części dnia rejon Zielonej Góry i Wrocławia. Tylko tu nie powinno padać, ale na pozostałym obszarze pamiętajcie Państwo o parasolach. Przy takiej pogodzie trudne warunki na drogach. Odczuwalna temperatura będzie niższa od tej na termometrach. Termometry wskażą co prawda od 18 do 21 stopni, ale odczuwalna od 9 do 16 stopni. Także duża rozbieżność, jeśli chodzi o odczucia. Ciśnienie 1002 hektopaskale, wiatr umiarkowany i słaby, ale pamiętajmy, że przy burzach powieje mocniej. We wtorek bardzo pogodne niebo na zachodzie, tam też napłynie cieplejsze powietrze i ładny, pogodny, ciepły dzień we wtorek w Polsce Zachodniej. Zupełnie inna sytuacja pogodowa w centrum i na wschodzie, bo tu nie tylko deszcz, ale również rzeźko od 15 do 20 stopni. W opadach deszczu odczuwalna temperatura niższa. W środę cieplej w większej części Polski, bo i 27 stopni w centrum, na zachodzie 26-29, 24 stopnie na Podkarpaciu, tu spodziewamy się deszczu, ale na Suwalszczyźnie zaledwie 19 stopni i duża różnica temperatury między północno-wschodnią a południowo-zachodnią Polską, aż 10 stopni, od 19 do 29 stopni. W czwartek pogodnie, bez opadów, od 20 do 26 stopni. W piątek opady pojawią się na wschodzie, na Suwalszczyźnie zagrzmi i tu wciąż najchłodniej, zaledwie 18 stopni. Na pozostałym obszarze 21, 23, 25 stopni. Sobota wciąż najzimniejsza w Polsce północno-wschodniej. Tu 17 stopni i opady deszczu. Na pozostałym obszarze pogodnie i znacznie cieplej, bo do 25-26 stopni, ciśnienie 1006 hektopaskali. Sprawdzamy, co na dzisiaj nad polskim morzem, a tu głównie przelotne opady deszczu, międzyzdroje bez opadów, burza we Władysławowie. Od 17 do 20 stopni temperatura powietrza. Pamiętajmy, że odczuwalna będzie o wiele niższa. Temperatura Bałtyku do 17-18 stopni, a wiatr do 5 do 4 stopni w skali Beauforta, czyli wieje dość mocno. Na północnym wschodzie Mazury z temperaturą od 18 do 20 stopni. Dzisiaj niestabilna, niebezpieczna pogoda, bo burze będą się tutaj pojawiać. Jeśli chodzi o temperatury mazurskich jezior, od 21 do 23 stopni, wiatr do 3 stopni w skali Beauforta. Hiszpania, Portugalia, Francja, Maroko, tutaj ładnie, słonecznie, wyżowo, bardzo gorąco, bo do 33, a nawet 37 stopni. Woda najchłodniejsza u wybrzeży Portugalii do 16-18 stopni. Włochy, Chorwacja, Tunezja, także bardzo gorąco, nawet do 34-35 stopni. Temperatura wody do 28-29 stopni. Egipt, Turcja, Bułgaria, Grecja, niemalże wszędzie palące słońce, wysoka temperatura do 33-35 stopni, a temperatura wody od 22 do 28-29 stopni. Do zobaczenia. Termometry wskażą do 20-21 stopni. Na te wyższe temperatury jeszcze poczekamy. Widać je na horyzoncie, ale te najbliższe dni jeszcze dość rzeźkie. Paulina Sykut-Jerzyna, witam ponownie i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. W tej chwili opady deszczu pojawiają się w rejonie Trójmiasta, Bydgoszczy, Torunia, Olsztyna, także na Mazowszu, w rejonie Krakowa i Zakopanego, ale poza tym jest pogodnie. Temperatura na krańcach zachodnich od 11 do 13 stopni, w centrum do 10-11, a na wschodzie od 10 do 12.
12 stopni, w Zakopanem 9 stopni. Wiatr umiarkowany i słaby. I widać, jak nad Polską będą wędrować dynamicznie chmury frontowe, które przyniosą nam opady deszczu, przyniosą też burze w drugiej części dnia. Trójmiasto, cała Polska północno-wschodnia, zagrzmi na Mazowszu, zagrzmi także na Lubelszczyźnie. Bez opadów do końca dnia Zielona Góra i Wrocław, tam do 21 stopni, na północy do 18, w centrum do 20, Zakopane do 15 stopni. Kolejne dni, wtorek cieplejszy w Polsce zachodniej, tu piękne słońce, ale na pozostałym obszarze chmury z opadami deszczu, temperatura niska na pozostałym obszarze, bo 15, 19, 20 stopni. Duża różnica we wtorek, w środę 19 stopni na północnym wschodzie, a na południowym zachodzie 29 stopni. Opady deszczu będą się pojawiać tylko na Podkarpaciu. W czwartek pogodniej, sucho, od 20 do 26 stopni. W piątek termometry wskażą od 18 stopni na Suwalszczyźnie. Tu najchłodniej, też niespokojnie, bo deszcz i burze. Deszcz na Podkarpaciu. 23 stopnie, 25 stopni na południu kraju tego dnia. Sobota z temperaturą od 17 do 26 stopni. Na ogół pogodnie, tylko na północnym wschodzie. Wciąż mogą pojawiać się opady deszczu, ciśnienie 1600 hektopaskali. Jakość powietrza od rana w całym kraju bardzo dobre. Do zobaczenia.